Dobra, energia, energia. Cześć kochani, witajcie na dzisiejszym odcinku. Akurat trwa sesja zdjęciowa do marki Unseen, marki, którą stworzyłam kilka miesięcy temu, jak wiecie, i która nam się fajnie rozwija. I postanowiłam, że stworzę taką zupełnie nową, bardzo profesjonalną już stronę internetową. Dlatego dzisiaj trwa właśnie sesja, mamy modeli, modelki. I korzystając z okazji, że akurat jest tutaj mój prawie cały team, który wspiera mnie na co dzień w rozwoju mojej marki, więc postanowiłam, że pokażę Wam te osoby, z którymi ja pracuję na co dzień, które właśnie wspierają mnie w rozwoju, także zobaczycie trochę, jak to wygląda taka sesja i organizacja jej od kuchni, także zapraszam. To jest Barbara, dzisiaj wspiera mnie w sesji i w ogóle Basia od kilku miesięcy wspiera moją markę, także jest u mnie w teamie. Jest super! Przeszła 3-etapową rekrutację, żeby współpracować. Ma swoją markę, ale czasami przy niektórych projektach mi pomaga, także dzięki Basiu za pomoc. To jest dla mnie przyjemność. No. Dobra, teraz pokażę Wam najważniejszą osobę w moim teamie, czyli Anię, która wspiera mnie w różnych takich sprawach, których ja nie lubię robić. Bo wiecie, ja lubię tworzyć dla Was treści, obsługiwać klientów i te sprawy, ale jak prowadzisz działalność, to musisz mieć takie wsparcie administracyjne, umowy i te sprawy, zarządzanie kalendarzem. I Anka jest rakieta. Ogarnia wszystko tak, że ja dzięki temu od kilku miesięcy mogę spać. Oprócz tego, że moje dziecko się budzi parę razy w nocy, to, ale poza tym to jest całkiem nieźle. Dobra, Anka jeszcze nie wie, że będziemy z nią nagrywać, ale teraz jej to właśnie powiem. Aneczka, słuchajcie, ostatnio zauważyliście, że mam coraz lepsze miniaturki na kanale i w ogóle moja strona została odświeżona kilka miesięcy temu i to właśnie dzięki tej oto kobiecie kolejnej, która robi świetną robotę i wspiera mnie w tych kwestiach bardziej graficznych, komputerowych i stronie internetowej, także dzięki Aniu za pomoc. Lecimy dalej. A teraz ta osoba, której nigdy nie widać, a która robi jedną z najważniejszych robót na tym kanale, a więc Sebastian, który montuje moje filmy, nagrywa mi je, pomaga i robimy je tak, że częściowo ja też zarządzam tymi filmami, a więc te zdjęcia wszystkie, które widzicie i to, kiedy one się pojawiają, to ja tego pilnuję, ale Sebastian ustawia wszystkie tam światła, głosy, co tam jeszcze robisz, kolory. Kolory, tle, nie, wiecie, przerzucam, animuję. Tak jakbym rapowała, nie? Dobra, wyjdzie teraz, wytańczyłam breakdance. A tu obok Aleksandra, która dba o to, żeby każdy pięknie prezentował się na zdjęciu. Nawet mężczyźni. Tak, ładniejszy nie będę. Niestety. Tam jest jeszcze Sebastian, który bardzo nie lubi kamery. Znaczy, on lubi być z drugiej strony kamery, a więc fotografować, znaczy aparatu, fotografować. I on mnie często właśnie pomaga. Robimy metamorfozy klientów, czy w różnych projektach, to właśnie najczęściej z nim współpracuję. Teraz pokazujemy, jakie mają zastosowanie pod koszulki Unseen, a więc można je założyć pod sweter z dekoltem w serek, pod białą koszulę, pod bluzki z organzy, takie bardziej prześwitujące, pod wszelkie koronki, czy w ogóle bardziej takie koszulki, które nie są bardzo mięsiste, z mięsistych materiałów i kiedy prześwituje Wam na przykład bielizna, to możecie je włożyć i ona niweluje widoczność bielizny, także teraz właśnie trwają zdjęcia do tego. Jestem taka podekscytowana, że dzisiaj jest ta sesja zdjęciowa, że mam aż dwa telefony w rękach. A ty? Ja ciebie... robię, odbijam światło. Prosiłam cię tutaj. A teraz pokazujemy, jak pod białą koszulą, pod koszulę Unseen też się świetnie sprawdza. To wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, że byliście dzisiaj ze mną. I co? Już wkrótce szykuję dla Was fajne odcinki merytoryczne, poradnikowe dotyczące stylizacji ubioru, także zostańcie ze mną na kanale. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Pa!